Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Postanowiłam wczoraj podlać kwiaty. Poszłam po konewkę do pomieszczenia gospodarczego, a tam zobaczyłam stertę prania, które miałam nastawić. Zaczęłam sortować pranie i kiedy miałam go niewystarczająco, postanowiłam pójść do łazienki po brudy do kosza na bieliznę. Po drodze oczywiście wzięłam ze sobą worek odpadów plastikowych, który postawiłam przed domem. Kiedy weszłam do łazienki, zobaczyłam, że nie ma papieru toaletowego. Więc postanowiłam iść po niego do szafki. Po drodze oczywiście zabrałam brudne rzeczy, które zostały po wieczornej kąpieli i położyłam je na schodach. Gdy otworzyłam szafkę z papierem toaletowym, zobaczyłam chusteczki higieniczne i wtedy przypomniałam sobie, że brakuje ich w kuchni. Wzięłam więc te chusteczki higieniczne, po drodze wzięłam te brudne rzeczy ze schodów i poszłam do kuchni. Gdy postawiłam chusteczki na miejscu, zobaczyłam, że na stole w kuchni zostało mnóstwo rzeczy po śniadaniu. Zaczęłam wkładać rzeczy do lodówki. Gdy skończyłam, pozbierałam zabawki dziecka i wyniosłam je do pokoju. W pokoju oczywiście zaścieliłam łóżko i gumki do włosów wyniosłam do łazienki. Kiedy weszłam do tej łazienki, przypomniałam sobie, że przecież poprzednio byłam tutaj po brudną bieliznę, ale zachciało mi się siusiu. Cholera, nie ma papieru! Wróciłam się po ten papier do szafki, wróciłam do łazienki, zrobiłam co trzeba, wzięłam brudną bieliznę i wróciłam nastawić to pranie. Kiedy już je nastawiłam i usiadłam do komputera, żeby zacząć pracować, przypomniałam sobie, że przecież tak naprawdę poszłam do pomieszczenia gospodarczego, bo chciałam podlać kwiaty. Czy ty też tak czasem masz? Jeśli tak, to znaczy, że jest nad czym popracować. To zjawisko nosi nazwę wielozadaniowości i tak naprawdę nie jest czymś normalnym. To pojęcie pochodzi z języka angielskiego, nazywa się multitask i po raz pierwszy zostało użyte w roku 1965 przez IBM do opisu komputerów. Tak naprawdę, co śmieszniejsze, żaden komputer nie wykonuje wielu czynności jednocześnie. A jak jest z nami? Z badań naukowych wynika, że nasz mózg nie jest w stanie wykonywać wielu czynności naraz. Jest to dla nas nienaturalne, bardzo nieekonomiczne. Czy wiesz, że kiedy w pracy chcesz zrobić jakąś czynność od A do Z, ale w tym czasie sprawdzasz pocztę, odpisujesz na Messengerze, odbierzesz telefon, a jeszcze ktoś z pracowników przyjdzie i o coś Cię zapyta, może się okazać, że pod koniec dnia ta praca jest niezrobiona, a Ty czujesz się mega zmęczony. Czy wiesz, że rozmawianie przez telefon podczas jazdy samochodem, wydawałoby się, że potrafimy to łączyć, aż 4-krotnie zwiększa ryzyko wypadku? Jest to spowodowane tak zwaną ślepotą z nieuwagi. Ale co najlepsze, wielozadaniowość powoduje, że nasza inteligencja spada aż o 10 punktów procentowych. To bardzo dużo. Jest to dla nas po prostu nienaturalne i niebezpieczne. Powtórzę to raz jeszcze. Powoduje to, że pod koniec dnia jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani i bardzo wydłuża się czas naszej pracy, ponieważ naszemu mózgowi bardzo dużo czasu zabiera przełączanie się pomiędzy poszczególnymi zadaniami i potem powracanie do skupienia maksymalnego na danym zadaniu. Chcesz dowodu? Ok, popatrz na ten filmik. Filmik sprawdza Twoją spostrzegawczość. Twoim zadaniem będzie przyjrzenie się zawodnikom w białych koszulkach i policzenie, ile razy dokonali oni podania piłki. Szesnaście razy? Fantastycznie. A powiedz mi, czy w międzyczasie zauważyłeś, że pomiędzy zawodnikami pojawił się goryl, który tańczył na scenie? Nie zauważyłeś? Okej, obejrzyj jeszcze raz. A jeśli zauważyłeś, to czy zwróciłeś uwagę na to, że zmienia się również tło kotary z tyłu za zawodnikami? A no właśnie. To jest ta wielozadaniowość. Nasz mózg niestety, ale może skupić się naraz tylko na jednej czynności. Jak sobie z tym poradzić? Na pomoc przychodzi nam technika, która nazywa się Pomodoro. Skąd taka nazwa? Od minutnika kuchennego w kształcie pomidora, który po raz pierwszy zastosował Włoch Francesco Cirillo
Technika ta polega na tym, aby stosować krótkie, 25-minutowe elementy czy momenty, kiedy skupiasz się maksymalnie na danej czynności. Co trzeba zrobić? Zrobić plan działania, nastawić budzik, minutnik albo budzik po prostu w telefonie na 25 minut, robić rzeczy z listy i po tych 25 minutach zrobić 5-minutową przerwę. Najlepiej, kiedy wtedy wstaniesz, się poruszasz. Kiedy zrobisz 4 takie 25-minutowe sesje, powinieneś zrobić już nieco dłuższą przerwę. Podobno są ludzie, którym wystarcza tylko jedna 25-minutowa sesja, żeby zrobić wszystko, co mieli zaplanowane. Inni wymagają ich więcej. Spróbuj tej techniki, ja ją stosuję do jakiegoś czasu i to naprawdę działa. A i najważniejsze, musisz wtedy usunąć podczas tych 25 minut wszystko to, co rozprasza Twoją uwagę. Także zostaw daleko wszystkie rozpraszacze. Polecam Ci, spróbuj, bo wielozadaniowość Ci po prostu nie służy. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i przypominam, że można subskrybować mój kanał na YouTubie Marzena Śmielińska. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następną środę.